pamiętnika pewnego świerszczyka występują Pola, Klemens, Karol, Matylda, Antoni oraz świerszczyk Bajetan Hops. Nowy ktoś. Był piękny, słoneczny poranek. Idealny na pójście do szkoły. Niestety nie dla wszystkich. Cześć, Polu! Cześć, Bajojku! Dlaczego nie idziesz do szkoły? Idę, tylko słyszałam, że do naszej klasy ma przyjść nowy uczeń. O, to super! Kto taki? Podobno smok! Czy nie sądzisz, że smok może być troszeczkę, ale tylko troszeczkę niebezpieczny? Dlaczego? No, jeśli na przykład zacznie ziać ogniem, to wznieci pożar w klasie. Właściwie masz rację. Postanowiłem podzielić się moimi obawami z Klemensem. Do naszej klasy przychodzi nowy uczeń, który może być niebezpieczny. Jest smokiem. O, rety! Smoki są bardzo groźne. Muszę powiedzieć o tym Karolowi. Słyszałeś? W klasie będzie smok! Super straszny, groźny i w ogóle! Ratuj się kto może! Trzeba ostrzec resztę! Matyldo, zaraz tu będzie okropny, wielki, niebezpieczny smok! Kiedy? Może się zjawić w każdej chwili! Czy to taki smok, który zjada owce? Wiem tylko, że na pewno jest olbrzymi, wręcz gigantyczny i bardzo, bardzo zły. Uciekajmy! Matylda, nie czekając ani chwili, spakowała tornister i pognała do domu. Przepraszam! Ojej, Matylda mało cię nie stratowała. Nie powinieneś na razie przychodzić do szkoły. Tu może być teraz trochę niebezpiecznie. Właśnie widzę. Mama zawsze mi mówiła, żebym uważał na pędzące owce, a tak w ogóle to mam na imię Antoni. Jestem smokiem,